Witajcie kochani, z tej strony Adrianna. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dziś pojawi się film o celebrytach, czyli temat, który bardzo, bardzo lubię. A dziś porozmawiamy o 8 rzeczach, najgorszych rzeczach, które zrobili celebryci. Natomiast nie będą to rzeczy, w których komuś coś się stało, czy jakieś rzeczy związane z prawem. Natomiast będą to rzeczy, w których celebryci się wygłupili, powiedzieli coś głupiego, zrobili coś głupiego, albo mogli swoim zachowaniem doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy także, że celebryci, tak jak i normalni ludzie, popełniają błędy. Tylko minus jest taki, że jak normalna osoba popełni błąd, to nikt o tym nie wie, a jak celebryta popełni błąd, to nagrywa to 50 kamer. Tak więc, jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Chciałabym Wam też powiedzieć, że na Instagramie rusza kolejne 24-godzinne rozdanie. Do wygrania są 3 paletki Nude marki Huda Beauty. Wszystkie trzymam krzywo. Paletka po otwarciu wygląda tak. Są to piękne, neutralne cienie na co dzień. A żeby wziąć udział w rozdaniu, wystarczy jedynie mnie zaobserwować na Instagramie oraz polubić zdjęcie konkursowe. I to tyle. 2 kliknięcia i już bierzecie udział w rozdaniu, a już jutro dowiecie się, kto wygrał, natomiast ja już nie przedłużam i ruszamy. Zaczynamy. Punkt numer 8 i bardzo, bardzo, bardzo cringe'owy moment. Ten moment dotyczy aktorki komediowej Amy Schumer, która na czerwonym dywanie postanowiła zrobić coś zabawnego i sprankować Kanye'ego Westa i Kim Kardashian. Jak postanowiła to zrobić, zapytacie? Co takiego zrobiła? Co ona myślała? Jej prank i żart polegał na tym, że kiedy Kim Kardashian i Kanye West pozowali do zdjęć, to Amy Schumer przeszła i upadła przed nimi. Tak na dechę. Bum. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Najbardziej cringe'owe jest to, że po pierwsze nikt się nie zaśmiał, a po drugie nikt najwyraźniej nie przejął się tym, że upadła i Kim Kardashian i Kanye West po prostu odchodzą z takim pustym wyrazem twarzy, takim totalnym brakiem zainteresowania. Spójrzcie na twarz Kanye'ego. On najwyraźniej tak bardzo nie chce tam być. Takiego smaczku dodaje również informacja, że Amy Schumer przyjaźni się z byłą Kanye'ego Westa, z Amber Rose, więc dla Kanye'ego ta sytuacja w ogóle nie była zabawna. Dla wszystkich ta sytuacja nie była zabawna, nie mam pojęcia, co ona myślała. O, sytuacja numer 7, również wyjątkowo... wątpliwa, dotyczy znanej raperki Cardi B. Cardi B jest bardzo otwarta, bezpośrednia, lubi być szczera ze swoimi fanami i pewnego razu poszła z tą szczerością trochę za daleko, ponieważ Cardi nagrała live z tego, jak robi kupę. Tak, tu możecie widzieć zdjęcia z live'a i myślicie sobie, no po prostu pewnie żartowała, pewnie w ogóle tej kupy nie robiła, po prostu pewnie usiadła sobie na sedesie i mówiła: a, robię kupę, ha, 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 jestem taka zabawna, ha, nie, niestety nie. Było słychać wszystko, było słychać odgłosy spadania kupy do wody, było słychać odgłosy bardzo głośnych pierdów, tam było wszystko, to była porządna rewolucja, najwyraźniej bardzo brał jej brzuch. Tam było wszystko. Cardi B najwyraźniej myślała, że w ten sposób pokaże, jaka jest otwarta, jaka jest ekscentryczna, natomiast ogromna ilość ludzi zarzucała jej brak klasy, bycie obrzydliwym i zbytnie przesunięcie granicy prywatności. W sumie powiem Wam, że ma to sens, dlatego że wszyscy myślimy sobie: Jezu, ta celebrytka jest taka idealna, taka piękna, ona na pewno nie robi kupy. A tu patrzeć, Cardi B nagrywa, jak robi kupę. I od razu człowiek mniej się przejmuje celebrytami. Czyli jednak były jakieś plusy tej sytuacji. Sytuacja numer 6! Straszna wpadka. Dotyczy mojej ulubionej piosenkarki Miley Cyrus. Na jednym z koncertów Miley Cyrus była obecna Katy Perry, więc najwyraźniej Miley pomyślała, że się przywita, że będzie miła i podeszła do Katy, żeby ją pocałować. I Katy chyba myślała, że będzie to taki przyjacielski buziak, takie mło z koleżanką z branży. Natomiast okazało się, że Miley chce iść dalej i nie chce, żeby to był tylko przyjacielski buziak, tylko buziak bardziej romantyczny, taki z języczkiem. Na co Katy nie była gotowa i odepchnęła Miley przy wszystkich, przy kamerach, po prostu ugh, odepchnęła ją! Och, tylko sobie wyobraźcie, jakie to musiało być krępujące. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie, są wszyscy, pochodzicie do jakiejś osoby, chcecie ją pocałować, a ta osoba się odwraca, odrzuca was. No wpadka! A teraz wyobraźcie sobie, że to się dzieje na koncercie i ten koncert ogląda miliony osób. Co? Jeszcze więcej oliwy do ognia dodała później Katy Perry, która komentowała tą sytuację
sytuację w mediach i powiedziała, że nie chciała, żeby Miley ją całowała, bo nie wie, gdzie ten język Miley był i ogólnie ble. Mało delikatnie sugerując, że całowanie się z Miley byłoby dla niej obrzydliwym doświadczeniem, tak więc yikes. Wpadka numer 5 dotyczyła Ariany Grande, która nie popisała się zbyt mądrym zachowaniem. Mianowicie w cukierni, w sklepie z pączkami zaczęła lizać cudze pączki, które były wystawione do kupienia. Po prostu wystawiła swój malutki, uroczy języczek i pomyślała, że skoro jest taka malutka i urocza, to nikomu nie będzie przeszkadzało, jeżeli poślini ich pączki. Nie. Założy się, że jest część ludzi, którzy zabiliby za ślinę Ariany Grande, natomiast nie wszyscy. Nie każdy chce mieć ślinę celebryty na swoim pączku. Wiecie, jakby celebryci, piosenkarze super, są bardzo utalentowani, ale jak udowodniła nam Cardi B, nawet bardzo utalentowani, bogaci i sławni ludzie robią kupę i są obrzydliwi. Więc może nie warto, żeby lizali nasze pączki. Wiecie, Ariana była wtedy młoda, najważniejsze, że przeprosiła i miejmy nadzieję, że nie liże już cudzych pączków. Szczególnie w obecnej sytuacji epidemicznej. Punkt numer 4, który jest okropny i niestety wiele, wiele gwiazd to robiło, to było narzekanie, jak im źle, niewygodnie, nudno, jak to cierpią, wtedy, kiedy w Stanach, w Polsce, no i w innych krajach na świecie przez wirusa wiele osób nie wychodziło z domu. I jedną z takich osób, która powiedziała, że właśnie na kwarantannie czuje się jak w więzieniu, była znana prowadząca talk show Ellen DeGeneres. No i ludziom się to nie spodobało i bardzo mocno się zdenerwowali, dlatego że słuchajcie, domy celebrytów, szczególnie gwiazd Hollywood, są gigantyczne. Założę się, że ich podwórka są wielkości niewielkiej wsi w Polsce, a ci ludzie narzekali na to, jak im źle i niedobrze. Są bogaci, są multimilionerami, mają zapewnioną pracę, są bezpieczni, mogą po prostu cały dzień jechać na koniu w stronę słońca i nadal nie opuszczą swojego podwórka i nadal są na swoim terytorium i mówią to do ludzi, którzy później słuchają tego i siedzą w kawalerce. Ups, spadł mi telefon. Ja byłam właśnie w takiej sytuacji, wtedy kiedy wszyscy siedzieliśmy w domu, ja mieszkałam w kawalerce, w naprawdę malusieńkim mieszkaniu i oglądałam to, jak ludzie, którzy mają po prostu gigantyczne podwórka, baseny, siłownie i restauracje we własnym domu, narzekają na to, jak im jest źle i jak chcieliby wyjść. Spoko, rozumiem, każdy chciałby wyjść, natomiast mówili to do ludzi, którzy nie są tak bogaci jak oni i żyją naprawdę w małych klitkach. Więc wykazywali się tutaj naprawdę ogromnym brakiem empatii i jakimś brakiem zastanowienia się, że większość ludzi jednak ma gorzej, więc lepiej nie narzekać na swoją sytuację, która jest i tak super. Więc wiecie, takie milioner narzeka na to, że jest mu źle i niedobrze, bo ma 5 basenów, a chciałby mieć 7. Podczas tego, jak ludzie dosłownie umierają, tracą pracę albo gnieżdżą się całymi rodzinami w kilku pokojach. Tak więc celebryci narzekający na to, jak fatalnie im się siedziało w swoich absurdalnie wielkich willach, to było po prostu złoto. Punkt numer 3 dotyczy Kanye'ego Westa, który zrobił coś bardzo przykrego i bardzo upokarzającego. Ale do brzegu, kiedy młodziutka Taylor Swift odbierała chyba swoją pierwszą nagrodę za najlepszy teledysk, stała na scenie, była z siebie dumna, trzymała nagrodę, to Kanye wbiegł na scenę, wziął od niej mikrofon i powiedział, że nagroda nie należy się jej, tylko Beyoncé. I że to Beyoncé miała najlepszy teledysk i to ona powinna tą nagrodę dostać. Jakby jasne, Kanye mógł tak uważać, oczywiście być może uważał, że nagroda należała się Beyoncé, natomiast powiedział to przy Taylor i zabrał jej ten jej wielki moment. Spowodował, że ten wielki, piękny moment zdobywania tej nagrody, czucia się docenioną, został zniszczony i pewnie zapamięta ten moment do końca życia, ten moment, jak ktoś zabiera jej mikrofon i mówi: o, nagroda nie należy się tobie, tylko innej piosenkarce. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak Taylor wtedy było przykro i jak bardzo upokorzona się czuła. Na Netflixie jest dokument o Taylor Swift, nazywa się Miss Americana i właśnie w tym dokumencie Taylor Swift opisywała tą sytuację i powiedziała, że jak Kanye West to powiedział, to wszyscy zaczęli buczeć. Buczeli, żeby pokazać Kaniemu, że się myli i nie powinien czegoś takiego zrobić. Natomiast Taylor myślała, że buczą na nią. Że buczą, żeby jej pokazać: tak, to nie ty powinnaś dostać tą nagrodę, wynoś się. Więc ta sytuacja musiała być dla niej naprawdę straszna i bardzo stresująca. I dopiero później uświadomiła sobie, że nie buczeli na nią, tylko na niego. No ale to zdecydowanie popsuło ten piękny moment w jej życiu.
Punkt numer dwa. Wybaczcie, że jestem taka czerwona, ale pogryzły mnie komary i cały czas się drapię. Zbliżamy się po prostu na wyżyny celebryckich odpałów i ten punkt dotyczy Tristana Thompsona. Jest to amerykański koszykarz, który był w związku z Khloe Kardashian. Khloe Kardashian jest to dziewczyna, która jest bardzo popularna, jest to dziewczyna, która należy do klanu Kardashianów, więc tak naprawdę ten koszykarz wspiął się na wyżyny. Wyżyny Hollywood, spotykając się z nią, natomiast nie docenił tego. Nie dość, że zdradzał ją wtedy, kiedy była w ciąży, to do tego, kiedy mu wybaczyła, to uwaga, zdradził ją z najlepszą przyjaciółką siostry Khloe. Ja wiem, że jest to ciężko zrozumieć, to są Kardashianowie, tutaj jest dużo zawiłości. Już wam tłumaczę. Przyrodnią siostrą Khloe jest Kylie Jenner, której najlepszą przyjaciółką była Jordan Woods. I Tristan zdradził właśnie Khloe z Jordan Woods, która z wiadomych powodów już najlepszą przyjaciółką Kylie nie jest. Mam nadzieję, że ta mała wizualizacja wam w czymś pomogła, natomiast no, Tristan się nie popisał. W tym momencie związek Tristana i Khloe jest zakończony. Podobno nie doszło tam do jakiejś wielkiej zdrady, podobno Tristan jedynie pocałował Jordan Woods. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest to koleś, który jest seryjnym zdrajcą? Zdradzaczem. I dobrze, że Khloe wreszcie usunęła go ze swojego życia. I punkt numer jeden, moim zdaniem najgorszy, który mógł się skończyć ogromną tragedią, dotyczy Lizzo. Lizzo jest w tym momencie bardzo popularną piosenkarkę i ja piosenki Lizzo bardzo lubię i było mi bardzo przykro i czułam się bardzo rozczarowana, jak dowiedziałam się, co Lizzo zrobiła. Mianowicie Lizzo zamówiła jedzenie z dostawą do domu czy tam do hotelu i to jedzenie jej długo nie przychodziło, więc się zdenerwowała i zamiast pomyśleć gdzieś zadzwonić, to wzięła telefon i napisała na Twitterze, że dziewczyna, która miała jej to jedzenie dostarczyć, jej to jedzenie ukradła. Zamieściła jej dane, zamieściła jej zdjęcie i do tego dodała, że no niech ta dziewczyna się cieszy, że Lizzo już się nie bije, bo ją po prostu sprała. Jak można się domyślać, oczywiście pani Lizzo natychmiastowo zaczęli wysyłać hejty, pogróżki do właśnie tej dostawczyni. I jak możecie się domyślać, okazało się, że winna była Lizzo. Okazało się, że dostawczyni jej to jedzenie przywiozła, czekała na nią, natomiast Lizzo po prostu po to jedzenie nie przyszła, nie zgłosiła się, dostawczyni do niej dzwoniła, ona nie odbierała telefonu, no i po prostu była zmuszona odjechać, a Lizzo zamiast się zastanowić po prostu wzięła i napisała na Twitterze to, co napisała. Komuś sytuacja może się wydawać zabawna, ha ha ha, no tak, pomyślała, że jej ukradziono jedzenie, natomiast no to nie było zabawne, dlatego że ktoś z fanów Lizzo mógł rzeczywiście zrobić tej dziewczynie krzywdę. Mogła stracić pracę i mogła też już nigdy nie być nigdzie przyjęta, dlatego że byłoby powiedziane, że jest złodziejką jedzenia, która ukradła jedzenie z danej piosenkarce. Lizzo na szczęście przeprosiła, przyznała, że była w błędzie, natomiast sytuacja naprawdę mogła się skończyć tragedią. Więc to wszystko, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, jeżeli się podobał, zostawcie kciuka w górę. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, bo aż 3 osoby wygrywają paletkę Nude Huda Beauty. Obejrzyjcie mój poprzedni film, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!